Cześć Katarzyna. Witaj. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj mam propozycję dla Was muffinek czekoladowy, bezglutenowy z kremem budyniowym. Dokładnie. Towarzyszy nam tutaj panna Amelia. Tak. Najedzona już. Tak. No to co? To zaczynamy? Zaczynamy. Dobra. To najpierw musimy zrobić krem. Krem. I do wykonania kremu potrzeba zawartość torebki wsypać do naczynia. Mamy naczynie i zawartość torebki. Tak, tutaj mamy już otwartą torebkę i wsypujemy. No. Tak, i co dalej? Czytaj. I teraz mamy następnie 3/4 równomiernie. Nie, czekaj. Tu. Do wysokiego naczynia i... I wlać wodę. Ubijać mikserem około 3 minut. Dokładnie. Wodę też... 100 ml wody potrzebujemy. Tak. Też już mamy przygotowane. I będziemy ubijać mikserem. Około 3 minut. I będziemy ubijać. Czekaj, tu przesunę. Wiesz co? Muszę... Chcesz ty to trzymać? Czy ja mam trzymać? Nie, ja będę trzymać. Dobra. Uwaga. Dobra, jest. Tak, i mamy ubitą masę budyniową. Dokładnie. To teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Kolejnym etapem będzie... Chyba już tu, bo tu mamy odstawić na... Na 2-3 minuty. To odstawiamy na bok. Zabieramy, odstawiamy i teraz dalej czytamy. I teraz zawartość torebki wsypać do naczynia, dodać jaja, wodę i wszystko razem wymieszać. Dokładnie. Dobra, to mamy naczynie. Naczynie, tak jest. Hops. Mieszaki możemy użyć te same. I tak. Zaraz będziemy ubijać, tylko wyjmiemy jaja i przygotujemy wodę. Tak, mamy tutaj mieszankę. Mieszankę i jajka. Jajka i troszkę wody, bo tam jest 40 ml, więc jej nie widać. To wsypujemy. Wsypujemy mieszankę. Mieszanka. Musimy wszystko wgarnąć z torebki. O. Ważne jest to, że to mogą jeść osoby na diecie bezglutenowej. Dokładnie. Dobra, teraz woda. Woda. Jest tam jej troszeczkę. Dobra, i jajka. Dobra. I to miksujemy. Dokładnie. I na koniec dodajemy jeszcze... Oleju. Tak, ale to najpierw trzeba zmiksować. Tak. I teraz dolewamy oleju. Dolewamy oleju, 100 ml. Nie, tak, 100 ml oleju. 40 było wody. Dobra. I miksujemy. Dobra, Kasia, to czytaj dalej, co tam jest. To mamy wymieszane. To i chyba będzie tu. Na koniec dodać całość, posypać. Nie, czekaj, tu, następnie. Tu. Następnie. 3/4 masy równolegle rozłożyć do 12 foremek. Tak.
To tu mamy foremki. Zaraz będziemy rozkładać, tylko najpierw może podłączymy piekarnik. Zaraz podłączę. Tak. Dobra, to nastawiamy piekarnik. Nie jest 11:03, nie parcie na tą godzinę. Tak. I tutaj temperatura. 180, dokładnie. Dobra, piekarnik nam się nagrzewa, tak, a my idziemy nakładać. Tak, i teraz nakładamy do foremek ciasto. Przyznam szczerze, że nawet dla mnie czasami nakładanie ciasta do foremek było frustrujące. Zwłaszcza do mafinek. Dobra. Polewamy po brzegach. O. Dobra. Bo to muszą być całe foremki, nie? No, tak jeszcze jedną łyżkę włóż i potem będziemy nakładać budyń na to. A potem znowu ciasto. Dobra. To jak nałożymy wszystkie, to do Was wrócimy, prawda? Tak. Tak, i oto mamy tutaj muffinki wypełnione, prawda? Tak. Teraz będziemy nakładać? Budyń. Dobra, to nakładamy. Jest takie... No i idzie w ogóle ten. No zaraz podam Ci chyba drugą łyżeczkę, Kasia, to odłożę telefon. Dobra, Katarzyna, to co? Budyń nałożony? Tak. Dobra, wspólnymi siłami, prawda? Wspólnymi siłami, bo sama mu się nie da rady. Dokładnie. I teraz zalewamy to jeszcze... Ciastem. Ciastem. Dobra, to ja już Ci pomagam, więc odkładam ten telefon i podaję Ci mafinę. Albo poczekaj, przesuniemy... Przesuniemy po prostu. O. Piekarnik już nagrzany czeka. Zalewam po prostu ten budyń. Dobra, to zaraz do Was wracamy. Uwaga, Katarzyna, i co? Muffiny? I teraz wkładamy do piekarnika na 15 minut. Na 100, dokładnie. 80 stopni. Dokładnie. Tak, i muffiny. I wsuwimy, wsuwamy za to. Za to. Za to? Za to. Do przodu. Do piekarnika. I zamykamy. Czas. 15 minut. Dobra. I się pieką. I czekamy na muffiny. Czekamy na muffiny. Dokładnie. Dobra, to widzimy się za chwilkę. Za chwilkę. Żyna, i co z tymi muffinkami? No, muffinki są gotowe. Tak, wyjęte. Czekamy, aż ostygną. Czekamy, aż ostygną i zobaczymy, jakie one są w smaku, czy w ogóle... Warto. Kupować. Znaczy, robić. Dokładnie. Takie... Gotowe mieszanki. Zobaczymy, co jeszcze przyjdzie nam do głowy. Z nowym filmem przyjdziemy do Was. Niebawem, pewnie. Niebawem. Dobra. No to do zobaczenia. Do zobaczenia.